Witam serdecznie na konferencji po meczu 23. kolejki Fortuna Pierwsza Liga Olimpia Grudziądz po Beskidzie Bielsko-Biała. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem 2-1 górali. Mam nadzieję, że trener się nie brali, że użyje przydomka w tym kontekście. No i o krótki komentarz dotyczący spotkania poproszę trenera właśnie zespołu przyjezdnych, pana Krzysztofa Bredę. Witam serdecznie. No obrazić się nie mogę, bo jesteśmy góralami, także cieszę się, że pan tak nas wywołał, że tak powiem. No co, na pewno bardzo ważne zwycięstwo na trudnym terenie po długiej przerwie. Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Ja i cały sztab szkoleniowy na pewno jesteśmy dumni z chłopaków, że po takiej przerwie zagraliśmy bardzo konsekwentnie, dobrze i na pewno wygraliśmy tutaj na, tak jak powiedziałem, bardzo trudnym terenie, bo Olimpia dzisiaj prezentowała się naprawdę dobrze, była groźna, była dobrze zorganizowana. My graliśmy taką piłkę, jaką chcemy grać. Mieliśmy przygotowaną analizę, jak może grać Olimpia. Wiele rzeczy się sprawdziło. Na pewno tutaj trzeba docenić klasę rywala i tym bardziej to zwycięstwo jest bardzo cenne i z niego się bardzo cieszymy. Także cieszymy się ogólnie, że wróciliśmy już do grania, że robimy to, co kochamy, to, co uwielbiamy i z tego trzeba się bardzo cieszyć. Cóż, tak jak powiedziałem, chciałbym pogratulować przede wszystkim mojej drużynie, mojemu sztabowi szkoleniowemu i wszystkim, którzy pomagali w tym trudnym czasie nam w powrocie do tych meczów. Bardzo, tak jak powiedziałem, się cieszymy i dalej liga trwa, duży natłok meczów. Trzeba dobrze wypoczywać, dobrze się regenerować i robić jak najlepszą pracę na boisku. Na pewno cieszy dzisiaj bramka Kuby Bierońskiego. Jest to chłopak 17-letni, który zachował się kapitalnie w polu karnym. Zdobył sobie swoją taką debiutancką bramkę. Bardzo się z tego cieszę, tak jak wszystkich piłkarzy, bardzo w Kubę wierzę i wiem, że to jest po prostu chłopak, który z pokorą do wszystkiego podchodzi, ciężko pracuje, ma dopiero 17 lat, ale zachował się przy tej bramce jak naprawdę rutyniarz i jak po prostu fenomenalnie w tej sytuacji się zachował, także jestem pod wrażeniem. Piękna bramka, ale tak jak powiedziałem, cały zespół zapracował na to zwycięstwo i z tego bardzo się cieszymy. No i trzeba już chwilę pocieszyć się z tego zwycięstwa i już zacząć przygotowania do meczu kolejnego. Bardzo krótki czas, ponieważ gramy o 12:40 już w sobotę z Termaliką i wszystkich zapraszam przed telewizory do oglądania meczu na naszym stadionie. Dziękuję bardzo. Po krótkiej przerwie jest z nami trener Olimpii Grudziądz, pan Jacek Trzeciak. Trenerze, kilka słów o zakończonym spotkaniu. Rzeczywiście, spotkanie, które można od samego początku nazwać, szczególnie przed spotkaniem, które było dużo niewiadomą. I jak się później okazało, szczególnie w naszym wykonaniu w pierwszej połowie, rzeczywiście dużo strachu, dużo takiej niepewności. Widać było, że pod Beskidzie bardzo mocno napierało na nas. Mieliśmy dużo, dużo problemów, szczególnie z wyprowadzeniem piłki, z otwarciem gry. Ale mimo tego byliśmy w stanie naprawdę z tak dobrą drużyną, obecnym liderem, stworzyć sobie kilka naprawdę dobrych, nawet bardzo dobrych sytuacji, co jest na przyszłość bardzo, bardzo pozytywne. Jeżeli chodzi o drugą połowę, to ja myślę, że w drugiej połowie karny, ale z biegiem czasu, im więcej ta druga połowa trwała, tym bardziej żeśmy się rozkręcali i już w drugiej połowie, powiedzmy tak, w takiej zdecydowanej części tego meczu mieliśmy przewagę. W tej przewadze zdołaliśmy strzelić bramkę i stworzyć sobie bodajże kolejne dwie takie naprawdę bardzo dobre sytuacje. Bardzo dużym pozytywem oprócz dzisiejszego wyniku, też sobie trzeba powiedzieć, że jesteśmy strasznie źli. Oprócz tego wyniku naprawdę bardzo, bardzo wiele pozytywów. Pozytywów związanych z tym, że po tak długiej przerwie wchodzimy w taką niepewność. Po tak długiej przerwie, bez takiej przecierki typowo sparingowej, wchodzimy naprawdę do gry z liderem i wyglądamy całkiem nieźle.
drogę, którą żeśmy obrali, myślę, że jest drogą dobrą, bo widać, że oprócz złości chłopaków jest w tym graniu jest radość, jest uciecha w tym, co robią. Strasznie się pobudzają, strasznie to pozytywnie wygląda, jeżeli chodzi o sam aspekt taki typowo taki drużynowy, taki, w takiej atmosferze to naprawdę bardzo pozytywnej. Mam nadzieję, że sama przegrana nie zmieni tego, że ci chłopcy dalej będą w takiej komitywie. Wierzę w to, że oprócz tego, że ten wynik był niekorzystny, mają tego świadomość, że całkiem nieźle się zaprezentowali. Aczkolwiek nie uszczegliśmy się naprawdę kardynalnych błędów, które musimy wyeliminować. Mamy tutaj pytanie od dziennikarzy z Grudziądza, Wojciech Urbański, Telewizja Kablowa Grudziądz. Pytanie, czego na dzisiaj jeszcze brakuje zawodnikom Olimpii Grudziądz? Skuteczności. Jeżeli ktoś mi powie, że trzeba więcej strzelać, więcej sytuacji na treningach takich strzeleckich robić treningów, to do końca nie ma to nic wspólnego, bo gdzieś jedną czy dwie sytuacje mamy praktycznie do pustej bramki i gdzieś tam za delikatnie podchodzimy do tego. Natomiast tutaj jest jakaś duża taka doza, duży taki margines w naszej pracy, w naszym dzisiejszym meczu. I jeszcze drugie pytanie. Krystian Mekka, Telewizja Polska Bydgoszcz. Czy przewiduje Pan dużo zmian na spotkanie z Wartą Poznań? Nie. Znaczy na pewno zmiany będą. To nie ma co ukrywać. Niektóre będą wymuszone, niektóre już będą, być może ktoś wróci po kontuzji, bo też mamy dwóch zawodników kontuzjowanych, także być może ktoś wróci po kontuzji. Przed nami jeszcze dwa dni, dzisiaj jeszcze wraz z trenerami analiza dzisiejszego meczu i z pewnością podejmiemy decyzję co do składu osobowego w przyszłym meczu.